dobry, witajcie. W środę wywozam Laurę do przedszkola. Wstąpiłam na chwilę do Lewiatana i kupiłam 4 kajzerki, 3 pączki, bułkę i chleb. I zapłaciłam za to 20 zł. Ale chciałam wam powiedzieć, że kupiłam taki chleb tygrysi. Tygrysi. Chleb tygrys. I tygrys tutaj jest też. Za ten chleb zapłaciłam w Lewiatanie 7 zł, słuchajcie. 7 zł za ten chleb. I to wam właśnie chciałam powiedzieć. O, taka bułka chyba około 5 zł kosztuje w Lewiatanie. Ta paryska. No pączki to tam złoty 20 czy coś takiego. Kajzerki, no to wiecie. 20 zł poszło. I chodzi mi tylko o to, że taki chleb 7 zł kosztuje. No. Więc witam w kolejnym dniu. I witajcie ponownie. Zawiesiłam się, bo się witałam przecież z wami już dzisiaj rano. Pies mi szczeka. On to szczeka, słuchajcie, na wszystko. Nie wiem, chcę tak przestawić, żeby okno się nie odbijało, bo raz jest słońce, raz nie. I rano się z wami witałam, to już mówiłam. Mam kawę w świątecznym kubku. Bo wam powiem, że ja tych kubków świątecznych, to ja nie chowam dużo, ich nie mam, chyba 4, nie wiem, może z 6 mam tych kubków i one tak stoją w szafce cały rok. Nie chowam tych kubków, bo i po co? Jakieś ozdoby to tak, ale tam kubki to niech sobie stoją. Nie mam ich za dużo, więc mi tak nie przeszkadzają. I wiecie, pierwszy lepszy złapałam. I zrobiłam kawę, ale sobie zrobiłam rozpuszczalną, bo mam spadek energii i zaraz sobie jeszcze, jak się z wami rozłączę, to sobie zjem pączka do tej kawy, bo sobie kupiłam. A co? Zresztą wiecie, już mnie znacie, wiecie, że ja tu pączkowa jestem, a tłusty czwartek dopiero jutro. A ja mam, śmiałam się dzisiaj do Pawła, że Sonia, zostaw kota. A ja się śmiałam, że ja mam tłusty czwartek codziennie. I powinnam jutro w tłusty czwartek nie zjeść pączka dla równowagi. Nie, no śmieję się. Pewnie, że zjem. I to nie jednego. Dobra, słuchajcie, żarty żartami, ale zrobiłam sobie właśnie przerwę na kawę, bo obiadu dzisiaj nie gotuję, bo mam tą zupę, co wczoraj robiłam. To sobie zjemy. Coś mi tutaj, jakiś włosek, to sobie zjemy, a później zrobię taką pizzę na patelni, bo już tutaj widziałam, jakaś nowość jest z tą pizzą. Tu Renia pokazywała kiedyś tą pizzę i muszę ją zrobić, bo jestem ciekawa. Tylko muszę jeszcze raz ten przepis sobie od niej z kanału wziąć, bo tam wiem, że była mąka. Nie, tam były jajka i kasza manna, jeżeli dobrze pamiętam. No jakoś tak. I mam ochotę na tą pizzę, to zrobię dzisiaj dziewczynom, tak wiecie, już tak na podkolację. Bo Laura to i tak rzadko kiedy obiad zjada, jak wraca z przedszkola, bo jest po podwieczorku zaraz, no to ona jest najedzona. I za oknem u nas, nie wiem jak u was, ale u nas jest dzisiaj tak, piękne słońce, praktycznie jak w lato, bo jest ciepło, chyba z 8 stopni, jest piękne słońce. Za chwilę jest wiatr niesamowity, za chwilę jest deszcz, po prostu, że ściana deszczu, że lasu nie widzę z okna, a potem jest śnieg. I potem jest jeszcze deszcz ze śniegiem. I znowu słońce, wiatr, pochmurno i to tak cały dzień. A ja mam w głowie jak w kołowrotku, bo ja na taką pogodę to ja źle reaguję. Ja po prostu, no wiecie, głowa mnie boli i tak dziwnie się czuję. Więc taka pogoda mi nie sprzyja zbytnio. No ale trzeba to jakoś przeżyć. Podobno już ma się rozpogodzić, w sobotę, niedzielę ma być ładnie. Więc oby. Chociaż sobotę już mamy zaklepaną, to nic w ogródku nie zrobię, ale z drugiej strony to dobrze, bo mi ta noga trochę wydobrzeje, a tak jakby wpadła, to zaraz wiecie, do tego ogródka, to znowu by sobie tą nogę nadwyrężyła. Bo jeszcze mnie popolewa tak w kostce. Powiem wam, dzisiaj sobie nie założyłam tego bandażu,
Jak chodzę, to mnie boli, czyli muszę mieć tą nogę trochę jeszcze usztywnioną, jak chodzę, żeby po prostu nie nadwyrężać jej. I koty mi tutaj szaleją, a Sonia po prostu jest w siódmym niebie i ona z nimi. I się wygina i ten. Ale Kicia po prostu, Kicia to tak odżyła, mówię wam, po zdjęciu tych szwów, że naprawdę. A koty leżą, bo się nażarły i brzuchy im wysadziło, takie mają, najedzone i pobawiłyby się trochę też, ale są leniwe. Dwa leżą takie leniwe, a dwa latają. I powiem wam, że bo dwa są takie białasy, one są jaśniejsze, takie jakby wiecie, z białym, a dwa są takie bardzo rude, to te, bo my tak mówimy, te rude, a te białasy na nie, tak, no tak mówimy na nich, to te białasy są wredne. Bardziej o tych rudych. Mówią, że rudy kot to wredny, ale te białe to takie złośliwe są. Bo ten jeden to gumki kradnie, długopisy kradnie, wszystko po prostu kradnie. Ja już swoje gumki i żadnych gumek nie mogę znaleźć, to wzięłam od Laury, jakąś tam białą znalazłam, to jej zabrałam, chociaż jedną, bo i kamfora. I najlepsze jest to, że ja nie wiem, gdzie te gumki są, albo gdzieś pod łóżkami, albo gdzieś tam, nie wiem, no nie wiem, gdzie te gumki się podziały. No i powiem wam, że się muszę wziąć za ten chleb, upiec ten chleb. No bo w zeszłym roku, to wiecie, przez tą nogę, Boże, w zeszłym tygodniu przez tą nogę to nie robiłam. O, już z gumką lata. Puszek. Chodź tutaj, puszek. To puszek lata, rudy. Nie robiłam przez tą nogę, no bo tam, wiecie, no wiadomo, nie chciało mi się stać i tak dalej. Ale się muszę wziąć, bo dzisiaj, jak zapłaciłam 7 zł za ten chleb, to mój Paweł po prostu oczy to mu wyszły z orbity, jak to się mówi, i się mnie pytał 3 razy, ile żeś zapłaciła za chleb? Ja mówię, 7 zł. I on mówi, to ile ta maszyna kosztuje do tego chleba? I on się napalił, nakręcił się na tą maszynę. Ja mu mówię, że może najpierw tak spróbować, wiecie, no, zrobić samemu upiec w piekarniku, żeby nie wydawać pieniędzy na tą maszynę. Ale z drugiej strony ta maszyna to jest wygoda, bo mi wyrobi, wyrośnie mi to ciasto, upiecze, a ja się boję tego wyrabiania i boję się tego wyrastania, że mi to nie wyjdzie. A w tej maszynie to chyba nie ma opcji, żeby nie wyszło. W sumie nie wiem. No nie wiem, muszę poczytać opinii, bo wy do mnie pisaliście, to też jedni polecają, drudzy nie polecają, więc no, każdy ma tam swój ten, swoją opinię. I pewnie tak samo jak ja, jak nie przetestuję, to nie będę wiedziała, bo jakbym przetestowała, to bym wiedziała, czy jestem za tą maszyną, czy nie, ale wydać, nie wiem, ileś tam, ze 300 zł chyba w Lidlu patrzyłam na stronie, to chyba 300 zł coś kosztuje taka maszyna, nie wiem, sama pomyślę jeszcze. Na razie to wezmę i chyba upiekę, może dzisiaj będę w Lewiatanie, to kupię chleb, Boże, kupię mąkę, kupię mąkę, bo muszę do Lewiatana jeszcze wjechać raz dzisiaj. I może jutro albo pojutrze, w piątek na weekend bym zrobiła, bo jak dzisiaj nakupowałam bułek i tego chleba, to nam starczy. I słuchajcie, bo tutaj chciałam wam powiedzieć, bo ostatnio wam mówiłam o tej sytuacji, co ten kolega w pracy tam zmarł. No ja was przepraszam, bo może ja nie powinnam wam tego mówić. No bo tak pisaliście też mi, że smutną informację wam przekazałam i w ogóle. No wiecie, nie chciałam jakiejś złej energii i takich wiadomości przekazywać i mówić po prostu. No powinno być wesoło na kanale, fajnie, miło, a tu taka informacja. No ale z drugiej strony to jest takie, wiecie, no to co się dzieje w moim życiu. No i życie też nie zawsze jest kolorowe. Ja bym chciała wam tutaj, wiecie, same dobre rzeczy przekazywać, dobrą energię, a nie tam takie smutne informacje. No ale, no nie wiem, no powiedziałam i no nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że powiedziałam to, ale no było, minęło. No moim zdaniem, no nie zawsze może jest, nie zawsze jest kolorowo w życiu i fajnie i trzeba też chyba o takich rzeczach mówić. I w sumie miałam wam jeszcze powiedzieć, bo też była taka sytuacja u mnie w rodzinie. Dwie osoby też tak samo w podobny sposób zmarły. Ale chyba już nie będę mówiła i nie będę was tutaj zasmucała i takich smętów, wiecie, mówiła. To tylko jest taka, wiecie, no może na jakiegoś innego vloga to wam po prostu opowiem.
No bo to są przykre sytuacje. Dobra, już nie będę smęcić. I jadę zaraz na pocztę, bo przyszedł nam rachunek za podłączenie tego światła, ten licznik, co Wam mówiłam, że nam robią tutaj na polu. I przyszedł nam rachunek do zapłaty 1100 zł niecałe. No tak myśleliśmy, że około 1500. Coś tam tak świtało. To przyszło nam 1100 zł. No i muszę jechać dzisiaj. Aj, przysłali to wczoraj i do jutra jest termin. Więc. Ale my byliśmy przygotowani, widzieliśmy, że wcześniej czy później to przyjdzie. I muszę to jechać zapłacić i na pocztę muszę pojechać, bo w przelewach mamy limit do zrobienia przelewu 1000 zł. I nie mogę tego przelać. A mówiłam do Pawła, że może dwa przelewy zrobię, dwie raty. Ale on mówi, że nie, lepiej przelać im całość, żeby tam nie było. Więc pojadę na pocztę i po prostu przeleję na poczcie to. No, bo taki limit mamy ustalony. A wiecie, jak była budowa, to się nie robiło żadnych przelewów, wszystko się gotówką płaciło, więc nikomu to nie przeszkadzało i miesięcznie nie mamy takich dużych opłat, że musimy powyżej niż tam 1000 zł przelewać. No, że jednorazowo jakby 1000 zł, no to takich opłat miesięcznie też nie mamy dużych. No, to rozumiecie, nie? No. I pojadę właśnie na pocztę. Pojadę na pocztę. Zapłacę, pojadę do zoologicznego, bo muszę siano kupić królikom, bo już im się kończy. To na jutro nie będę miała. I pojadę po Laurę. A, jeszcze do tego lewiatana muszę wstąpić. I pojadę po Laurę. Kiciuś, chodź. Chodź tutaj, rozrabiaku ty. I pojadę po Laurę. Już piąty raz to mówię, wiem. Bo się nie mogę skupić. I co? Aha, i to. I tak. I tylko to, że pojadę po Laurę. Jakaś jestem w ogóle dzisiaj zakręcona, mówię Wam, głowa mnie trochę boli. A jutro muszę zapłacić też do szkoły, dać Amelce pieniądze, bo jedzie do teatru 70 zł. Muszę dać jej 70 zł na jutro. Ale jadą w 20 marca jadą jakoś za miesiąc dopiero, ale już tam trzeba chyba zaklepać czy zaliczki popłacić, to trzeba już. Już trzeba zapłacić. Dobra, już się nie rozgaduję, bo już 12 minut gadam. A dzisiaj jeszcze bym chciała Wam coś tam innego ponagrywać, a nie tylko gadanie. Czekaj, Sonia, Kicia, pokaż się. Czekaj, tu masz firankę. Pokaż się, jak się czujesz. Powiedz widzom, jak się czujesz, kochana. Dobrze. A pokażesz ten brzuszek? Pokażesz brzuszek, jaki masz tutaj ślad? Pokażesz? No nie lisz mnie, pokaż, pokaż. Nie pokażesz, to później pokażemy, tak? Pokażemy. No. Ona się opala, to słońce wyszło, to ona od razu tutaj na fotel przy balkonie i się opala i się grzeje. A Sonia tutaj z kotem walczy. Tak, Sońka? Sonia! Ty łobuzie jeden, ty łobuzie. No zobaczcie, Sonię. Sonia, zmęczona jesteś? Zmęczona jesteś? Tak, a czym jesteś zmęczona? Pilnowaniem chyba, co? Pilnowaniem jesteś zmęczona, tak. Chyba łóżka. No, się rozwaliła. Sonika! Sonia! Idziesz spać? Kogo nie chodzi? Idziesz spać, Sonia? O, ciepła podłoga. To się grzeją. Kocurki. Zobaczcie, jakie wielkie już. O, tutaj następny. Ty, łobuzie, ty, łobuzie, ty. O, brzuchy pełne. Kicia uciekła na hamak, tak? Kicia na hamak uciekła, tak. Bo cię męczą dzieci. Ona to tylko by spała. Tak, Kicia? Muszę jej oczka umyć, bo widzę, że ma coś brudne oczka. Umyjemy oczka później? Umyjemy. Następny leży tu. Tu Laura sobie robi domek, namiot tymi poduszkami od łóżka. I tutaj nic nie mogę ruszyć. I ten sobie tutaj trochę je rozwalił. Może ci daruję, Laura, to co rozwaliłeś, o, jak śpi. On też ma coś na oczku, pokaż co masz na oczku. A, jakiś paproch. Też się grzejesz na podłodze, co? A na suszarce leży następny. Bo tak, na jedno piętro na suszarce jest posłanie i na górze też jest poduszka. Bo i na górze mam taką suszarkę trzypiętrową. I
To już oni śpią na tej suszarce. Ja już tutaj prawie nie wieszam prania, bo mówię, na jednym piętrze jest ten, no takie posłanko. Czekaj, bo tutaj, o, na jednej jest posłanko i one sobie tutaj leżą, a na górze jest poduszka. Czekam na Amelkę pod szkołą, bo po nią przyjechałam i mówiłam wam kiedyś, że wzięłam sobie taki statyw do samochodu, taki mały, stojący, w razie co, żeby coś nagrać. No i oczywiście chciałam go podłączyć i co zrobiłam? Złamałam go. Więc ja to jestem, słuchajcie, zdolna po prostu. I no, trzymam w ręku telefon i muszę sobie kupić statyw, bo tamtego chyba się nie da skleić. Bo go raz skleiłam i dalej moc je pociągnęłam i pod ciężarem telefonu, no wiecie, dalej się to rozkleiło. A w tym złamałam nóżki, więc jestem zdolna. Koniecznie sobie muszę kupić, bo lubię czasami z samochodu coś nagrać, jak jadę. A w domu wiecie, jak to jest, zawsze coś tam i czasem nie ma kiedy się odezwać. A i w samochodzie zawsze, kiedy jest, jak jadę, no to zawsze się odezwę. Coś tam, wiecie, posmęcę do was. Zaraz wam pokażę ten statyw. Taki miałam statyw. On miał trzy nóżki i one tutaj popękały. Było tak i tak. I po statywie. I w ogóle pies mi skoczył do samochodu. Mam brudne te pokrowce. Muszę sobie to wszystko poprać. Ale to jeszcze poczekam, aż się zrobi, wiecie, cieplej. Już ze szkoły i w ogóle, wiecie, ze sklepu kupiłam siano takie, siano dla królików. Wziąłam im teraz takie coś, Boże, ziele owsa. Ciekawa jestem, czy będą to jadły takie, o, widzicie? Nie wiem, zobaczymy. W Lewiatanie z Amelką się skusiłyśmy na krokiety z kapustą i grzybami. No, tak nas naszło. 15 zł, słuchajcie, za te 5 krokietów. Zapłaciłam. Dopiero na Paragonie zobaczyłam, bo nie było ceny, więc nie wiedziałam. Laurze wzięłam takie mini pizzę, bo jednak dzisiaj tej pizzy nie będę robiła na kolację. To niech ona sobie ma taką, a my sobie to, taką odmianę, bo mi się nie chce tej pizzy robić, szczerze wam powiem. Dla kotów wzięłam Whiskasy, bo były po 5 zł z 8. Była promocja, ale się nacięłam. Bo promocja była tylko na te, a na te nie. Dopiero to przy kasie zaczęłam. A też tam było, że z kurczakiem i w ogóle. A to się chyba okazuje, że tylko jeden plus te były na promocji, a te juniory nie były na promocji. Więc za te zapłaciłam 8 zł, za te 5. No ale to już trudno. Przecież to się przyda. Wziąłam ten dla królików. Ja wiem, że to jest niezbyt zdrowe i dobre. Dobry pokarm, ale one to bardzo lubią. Zbytnio innych nie chcą. I kolby też wiem, że nie są zdrowe, ale lubią sobie pochrupać, to niech mają. Zupkę odgrzałam na tych kościach wędzonych. Taka wiecie. No, wczoraj wam opowiadałam o tej zupie. Dobra, zajadamy. My już jesteśmy, jest Laura. Dawno cię, Laura, nie było na vlogu. Tak? Gdzie ty byłaś, jak ciebie nie było, co? Na balu. Na balu, tak. W ogóle to jeszcze wam powiem, bo zapomniałam pokazać, że jeszcze kupiliśmy naturalne smaki dla psów, takie. Coś takiego. O! Taki Hiltona, jakieś, nie wiem, co to jest, jakieś koski czy coś. A śmierdzi to niesamowicie. Jeszcze masz chyba żelki. Tak, jeszcze Laura sobie kiedyś kupiła żelki i tak na raty po jednym dziennie je. I przychodzę do was, a jeszcze wam właśnie, poczekaj, nie pokazuj wszystkiego, bo to już było dawno i już to Bo ty widzowie to już widzieli. Na walentynki i jeszcze nie zjedzone, Laura jest oszczędna i jeszcze nie zjadła. Przychodzę jeszcze wam powiedzieć, bo Laura miała w zeszłym tygodniu, o tam kot siedzi, dopiero go teraz zobaczyłam i w zlewie buszuje. W zeszłym tygodniu, w piątek miała Laura. Zaraz wam pokażę, jaki helikopter leci. Poczekajcie. Trochę jest daleko, nie zobaczycie. Myślałam, że będzie leciał tędy, bo wczoraj, przedwczoraj to nam tutaj nad domem latały. Ale nie, jednak nie przyleci w tą stronę, bo leci tam dosyć daleko. Ja mam na zbliżeniu, to też nie wiem, czy będzie tak dobrze widać. Bo ostatnio to nam tutaj, wiecie, nad domem po prostu przeleciał.
Albo chciałam wam pokazać, bo myślałam, że będzie leciał tak jak, tak jak wczoraj. Aż słuchajcie się, dom cały trzęsł. Trząsł się dom cały. Bo to taki wielki helikopter wojskowy i one tutaj często latają ostatnio. Nie wiem, czy to. Tak, ja już się zaraz będę żegnać. Nie wiem, czy to jest to związane z tą sytuacją, co się teraz dzieje, wiecie gdzie i w ogóle. Czy oni lecą z Warszawy do Radomia? Chyba, bo to jest taki kierunek. Nie wiem. Już zaraz. Nie wiem. No ale wczoraj właśnie go. Bo wczoraj leciał, też już było szaro, to już nie nagrywałam. A no dobra, nieważne, bo myślałam, że będzie tędy leciał. Dobra. Słuchajcie, jeszcze wam wspomnę, bo Laura miała bal karnawałowy w zeszłym tygodniu. W piątek i była przebrana za królową śniegu, za Elzę, taką sukienkę. Za Elzę niech będzie, miała koronę i w ogóle. Pieskę, opaskę i koronę pieskę. Opaskę. No opaskę, no, po prostu. Ale kot mnie zasłania, zobacz. Opaskę taką. Opaskę miała taką jak z uszami do tej sukienki. Bo nie chciała nic innego założyć, więc założyła to, co chciała. A tą sukienkę miałam taką. A w ogóle taką... to jest opaska. Tak, a sukienkę miałam po Amelce, bo Amelka kiedyś, jak była w szkole, to miała przedstawienie królowa lodu, nie, królowa śniegu. I taką sukienkę jej kupiłam. Kiciuś, wypinasz tyłek do kamery. Zachowuj się. I kupiłam jej tą sukienkę specjalnie na te przedstawienie wtedy. No i teraz Laura sobie skorzystają na bal założyła, tylko że była sporo, za duża, to ją po prostu obcięłam. Obcięłam ją i tyle, bo mówię, nie będę kupowała nic nowego na chwilę. No i był bal i było fajnie, dzieci przebrane, Laura tańcowała, impreska była, popcorn był i było bardzo fajnie w przedszkolu. Ja bym tam na drugim balu, bo... No jeszcze byś chciała mieć jeden bal, to właśnie chciałam powiedzieć. I słuchajcie, ja będę już kończyć, bo mi się przypomniało, że mam dzisiaj zebranie w szkole od Amelki online. Zobacz, no po co te dziury robisz bardziej? W ogóle mam tutaj tą ceratę położoną, co kiedyś kupiłam sobie w Action i ona już zaczyna pękać, takie dziadostwo jest, że szkoda w ogóle pieniędzy, nie rwi tego bardziej. A Laura tutaj złapała dziurę. I bardziej jeszcze wkłada palec i rwie to wszystko. I ona jest bardzo ciężka do mycia. W ogóle jak coś upadnie się za plami, plama się zrobi, to ciężko jest to domyć. Kiciuś. No bo ten kot tutaj cały czas chodzi o naokoło. Nie widać go teraz. O, teraz wam przeszedł koło kamery. Muszę trzymać. Okay. No i przypomniało mi się właśnie, że mam zebranie w szkole u Amelki. Całe szczęście, że on... Kiciuś! Chodź! Bo tutaj Sonia siedzi na krześle po drugiej stronie i się pieszczą. O czym ja mówiłam? A, że mam zebranie i całe szczęście, że jest online. Co? Widzicie? Widzicie? Sonia jest przed nimi łapami na stole. A wiecie do czego? Ja wam pokażę do czego. Ona do tego, bo ona to czuje. I ten kot pewnie też ten zapach i dlatego tutaj szaleją. Nie, na stół to nie wolno wchodzić, Sonia, bez przesady. Co wolno wojewodzie, to nie tobie. No. Piesku. No i całe szczęście, że mam to zebranie. Już trzeci raz to mówię. Bo Paweł ma na drugą zmianę, to bym chyba raczej nie poszła, bo bym nie... Nie. O nie. No weszła na stół do tego jedzenia. Jest na stole. Sonia, no wiesz co? Jak ty się zachowujesz? Jak ty się zachowujesz? I siedzi tutaj kot i siedzi Sonia i do tych przysmaków, co kupiliśmy. Bo one tutaj leżą obok mnie, a ja jedną ręką trzymam aparat. Wiecie co? Ja pogonię to towarzystwo i zaraz się z wami połączę. No ale no, tego to jeszcze nie było, żebyś na stole. Ona pierwszy raz na stole jest. No. Sonia? Sonia, nie zasłania. Dobra.
Chcesz smaczka? Dobra, dam jej smaczka i... Ja dam. Dobrze. Może lepiej. A, smaczka i poszła. No, więc taka sytuacja. Koty, psy po stołach chodzą, po prostu cyrk na kółkach, idą wariatów w jednym. Wam powiem. Dzisiaj vlog będzie fajny. Dzisiaj vlog będzie fajny, Laura powiedziała. Śmieszny. Śmieszny. Ale ja nie wiem, co one mają w sobie te przysmaki. Ona szału dostała do nich. Amelka dała jej na dworzu i Brunowi, jak przyszliśmy. Tłuszcze. Składniki surowe. Ucho wieprzowe to jest 100% ucho wieprzowego. Takie samo widzicie kawałki. O. No. Dobra. Bo ja już nie wiem, o czym ja mówiłam. Ja mówiłam o zebraniu. O zebraniu mówiłam. Więc całe szczęście, że jest zebranie. To pożegnaj się i idź. Nie. Nie? Całe szczęście, że zebranie jest online, bo bym chyba raczej nie mogła iść, no bo dziewczyny by nie mogły być same w domu. I szczerze, na 18 by mi się nie chciało iść, tak szczerze wam powiem. A tak sobie w domu, wiecie, herbatkę sobie zrobię i pójdę na zebranie online. Więc to jest dobre rozwiązanie z tym. I Sonia gryzie to. No, dobra, kochani, żegnam się z wami, bo tu już Laura się nudzi, kot siedzi. Nie, nie nudzę się. Nie nudzisz się? Możesz pogadać. Mogę pogadać? Nie, ja już wcześniej gadałam. Ile to można gadać? W końcu nam się widzi. Słabo było. No bo ty byłaś w przedszkolu cały dzień. Fajnie było w przedszkolu? Tak. Wszystko było zjedzone? No to fajnie. Obiad nie. A dlaczego obiadu? A dlaczego obiadu nie zjadłaś? Bo był kapuśniak na obiad i ona nie zjadła. No i drugie danie też było niedobre. Niedobre? Przecież było u nas słodko kluski serowe i nie zjadłaś? Nie. To co ty jadłaś dzisiaj w ogóle? Obiad ble. Obiad niedobry. A podwieczorek zjadłaś? Obiad. Bo były kabanosy na podwieczorek, a Laura uwielbia kabanosy, tak? A siadanko? A siadanko? A co było na siadanko? Kanapeczki? Tak. No. A jutro idziesz? Kanapeczki. A co było? A tak. Kanapki były i płatki są do wyboru i kanapki w ogóle. Oj, znowu go przyszedł. Dobra, bo już przyciągamy trochę. Dziękujemy wam za oglądanie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Czasami wspominam rzadko, ale wspominam, jak oglądasz nas i nas nie subskrybujesz, a wracasz do nas i podoba ci się nasz kanał, to zachęcamy do subskrypcji, to ciebie nic nie kosztuje, a nam to sprawi przyjemność i to będzie dla nas taki kop do przodu, żeby nagrywać, nie zagłuszaj mnie siatką, to będzie taki kop dla nas, żeby nagrywać i byłoby nam bardzo miło, jakbyście nas subskrybowali. To jeszcze chciałam powiedzieć i wciskajcie dzwoneczek, to będziecie z nami na bieżąco. Dobra, to tyle z ogłoszeń, bo dostałam jakąś wiadomość. To tyle, co wam chciałam powiedzieć, to tak wiecie, no, na wstępie, nie zawsze was o to proszę, ale byłoby miło. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale co ja chciałam powiedzieć, Laura, co chciałam powiedzieć? Nie wiem, już nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. O zebraniu. O zebraniu już mówiłam 5 razy, zaczynałam i kończyłam. I się żegnamy. Żegnamy się, do zobaczenia, do następnego vloga. I pa! A, jeszcze, nie, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chciałam wam podziękować za wszystkie wiadomości, które dostałam do tej pory, dzisiaj. Że fajnie, że wróciłam, że mogę gadać ile chcę do was, bo lubicie mnie słuchać, że czekacie na moje vlogi. Mogę powiedzieć? Tak. Bo dzisiaj na kolację mam taką pyszną kanapkę. Kanapkę będzie robiła na kolację? Tak, a jaką? Taką zamykaną, pyszną. Pyszną kanapkę, dobra, a nie, bo ty nie wiesz, co ja ci kupiłam. Nie widziałaś? Takie małe pizze. No widziałam. A, widziałaś, tak? Jedną. Aha, no. A ty dwie kupiłaś? Tam już są 3 sztuki w środku. No, więc bardzo wam dziękuję za te wszystkie wiadomości, że czekacie, że lubicie mnie oglądać, że mogę gadać ile chcę i w ogóle wiecie, kto tam co miłego napisał, to wiecie co pisaliście. Bardzo to jest... Ile tego vloga wyszło? Nie wiem, ile tego vloga wyjdzie dzisiaj. Więc to jest takie naprawdę miłe, bo się nie spodziewałam, że będę tak dobrze odbierana i że będziecie mnie lubić i w ogóle, i w ogóle. Dobra. I Laurę też, tak. I Doris, tak? A kiedy będzie Doris? No nie wiem, no, kiedy będzie Doris. Doris to już była, tylko my nie miałyśmy internetu i nie oglądałyśmy.
A ja obejrzałam, to jak chcesz, to ci mogę jeszcze raz Doris włączyć. Dobrze, no to włączę ci Doris. Wieczorem na dobranocka. I Ale znowu Sonia przyszła. Sonia, tylko uciekaj. pooglądam, to Aga. No. Znowu nagra. Tak, pani Aga. Majuje. Tak, nagra na pewno. Pani Aga dla ciebie nagra Doris, na pewno. Dobra, dziękuję. Bo dawno jej nie widziałam. Tak. Nie widziałaś. Dobra, dziękujemy. Już nie gadamy, bo już gadamy, gadamy. Do zobaczenia, do następnego vloga. I Stasia też. I Stasia też lubisz? Tak. A Stasiu się dzisiaj pozdrawiał. O. No napisał mi dzisiaj wiadomość, że cię pozdrawia. To może, a może przyprowadzisz jeszcze panią Stasiową? Tak. To poczekajcie. Jest pani Stasiowa. Pani Stasiowa pozdrawia bardzo Stasia. Tak? No to pozdrawiaj Stasia. Powiedz, pozdrawiam cię, Stasiu. Pozdrawiam cię. I czekam na spotkanie z tobą. Tak? Tak. A Stasia dzisiaj rano pisał do mi wiadomość, że cię pozdrawia z samego rana. Dobrze. I trochę Stasiowa trochę ma uszkodzony kapturek, bo ją trochę koty tutaj zaatakowały, że tak powiem. Ale to ale się naprawi. Ona się obrodziła. To się naprawi i Stasiowa będzie jak A ona nowa. Się obrodziła. Tak. Musimy dbać o tą Stasiową, bo koty bardzo Stasiową lubią się bawić i lubią jej dokuczać, tak? Tak. No. I ona się bawi. I ona się bawi. I skacze. I skacze. Dobra, to pozdrawiamy Stasia. Stasiowa pozdrawia Stasia i pozdrawiamy Was serdecznie i już nie przedłużamy, bo już nie wiadomo co to będzie. Co to będzie za zakończenie długie, bo się żegnamy i nie możemy się pożegnać. Do zobaczenia, do jutra. Pa, pa. Pa.